Witamy Państwa serdecznie. Z nami dzisiaj Sylwia Wodzień. Witam Cię, Sylwio. Dzień dobry, witam Państwa. Mamy przyjemność rozmawiać dzisiaj z Sylwią na temat wyborów. Wybory świadome i nieświadome. Nie wyborów. Lub nie politycznych. Wyborów. No, nie o takie wybory nam chodzi. Powiedz, Sylwio, czym one się różnią, te świadome od nieświadomych? Świadome wybory dokonujemy wtedy, kiedy zastanawiamy się nad tym, co zrobić, jak zrobić. Jakby swoją uwagę przenosimy na poziom świadomości. Natomiast naukowcy już dawno udowodnili w swoich badaniach, że mniej więcej około 95-99% naszych decyzji, w ogóle zachowań, jest nieświadomych. Czyli większość naszych wyborów tak naprawdę jest wyuczona. No bo weź pod uwagę to, czy rzeczywiście rano świadomie wstajesz i zastanawiasz się, co zrobić po kolei, w jaki sposób, czy codziennie rano powtarzasz już swoje wybory, które są jakby ugruntowane, które znasz, czyli w jakiej kolejności, nie wiem, myjesz się, jesz śniadanie, coś jeszcze robisz. Bo generalnie robimy, zauważ, robimy to zupełnie automatycznie. I to nie dotyczy się tylko tych codziennych spraw w naszym życiu, ale też dotyczy się związków, finansów, naszej pracy, właściwie każdej sfery naszego życia, czyli odtwarzamy automatycznie to, czego my się już nauczyliśmy kiedyś. To są takie wybory stricte podświadome. Bardzo jakby w naszym życiu zakodowane już od bardzo, bardzo dawna. I jeszcze na dodatek powtarzamy te wybory, których tak naprawdę nauczyliśmy się w domu. Czyli kiedy byliśmy dziećmi i żyliśmy trochę w innym stanie fal mózgowych i wchłanialiśmy wszystko jako naszą prawdę o świecie. Tu fajny taki przykład. Kiedyś czytałam taką historyjkę. Synek się pyta mamy, dlaczego tak kroi kiełbasę, bo zanim ją ugotowała, odkrawała jedną końcówkę i drugą. Ona stwierdziła, że nie wie, musi zapytać się swojej mamy, bo tak mama robiła. Więc zadzwoniła do mamy, mama mówi też, że nie wie, tak robiła babcia. No więc mama zadzwoniła do babci i się pyta, dlaczego tak robiłaś? A babcia mówi, bo garnek był za mały. I ta historyjka, moim zdaniem, obrazuje bardzo, bardzo mocno, w jasny sposób to, w jaki sposób my później powtarzamy, że tak powiem, wybory te, których się nauczyliśmy i niby wybieramy, tak? No bo wybierasz sobie, że tak powiem, sam decydujesz o tym, kiedy zjesz śniadanie, czy się umyć, czy nie, co zrobić rano, tak? Ale tak naprawdę jest to ciąg zachowań, który automatycznie jest odtwarzany przez nas. I tak samo zauważ w związkach, w finansach, tak? To samo powtarzamy. Dokonujemy tych samych wyborów. Zastanawiamy się, dlaczego w związkach nam się nie układa, dlaczego finanse leżą, jeżeli my ciągle powtarzamy te same zachowania. Czyli tak naprawdę wybory. Czyli mówisz o wyborach nieświadomych. Tak, mówię tutaj o wyborach nieświadomych, w których tkwimy, że tak powiem, automatycznie je powtarzając i wybierając ciągle to samo, mamy te same efekty, no bo trudno liczyć na inne efekty w takim, będąc w tym trybie. No dobrze, a jeżeli nieświadome wybory, które w jakiś sposób są powodem tego, że no mam takie życie, jakie mam, jestem z niego zadowolony. Czy wtedy warto je sobie uświadamiać, że wszystko, co się ze mną dzieje, jest związane z moimi wyborami, czy nie? Na ile wybory, jeżeli je dokonujemy, są konsekwencją naszego życia? A konsekwencją wyboru, konsekwencją życia. Tak. Myślę, że to życie jest konsekwencją naszych wyborów, te jakie mamy. No właśnie, czy nie? Życie jest konsekwencją wyborów, czy
wybory są konsekwencją życia, że, myślę, że skoro tak żyjemy, to musimy wybierać. Trochę tak? Jak z kurą i z jajkiem, kto był pierwszy, nie? Tutaj jest. Ja myślę, że to troszeczkę jest koło zamknięte. Dopóki sobie nie uświadomimy tego, że pewne wybory już nam nie służą. Najczęściej to jest, kiedy dopada nas jakaś bolesna sytuacja, tak, która często jest powtarzana tak naprawdę przez nas. I wtedy najczęściej mam refleksję nad tym, co się zadziało, tak? Pytanie, dlaczego się tak zadziało w naszym życiu? Czyli powtarzanie tych schematów. I najczęściej właśnie to nas zatrzymuje. Ten ból, bo chcemy inaczej, pragniemy. Bo zauważ, że wszyscy ludzie tak naprawdę mają pragnienia. I ja często słyszę: chcę, chcę to, chcę tamto, chcę siamto. Ale moje takie pytanie, czy zgadzasz się na poddanie małemu eksperymentowi, żebyś doświadczył? Tak. Bo chciałabym coś pokazać. Okej. Jakie emocje wzbudza w tobie słowo chcę? Chcę. No trochę podświadomie przyjmuję to takie nie do końca okej, bo chcę kojarzy mi się trochę z takim egoizmem. Samolubstwem. Ale zauważ, każdy z nas czegoś chce, prawda? No tak, jest to naturalne. Mhm. A zauważ, jest to pełnia czy brak, jakbyś miał określić chcę? Jeżeli chcę, to na pewno nie jest to pełnia, bo czegoś mi brak, dlatego chcę. Bo jeżeli mam, to nie chcę, bo mam. Nie? Czyli zauważ, wychodzimy z poczucia braku. Tak. Nie? Tak. A nasza podświadomość działa tak, że jeżeli wychodzimy z poczucia braku, no to daje nam jeszcze większy brak. Tak działa świat, zgodzisz się ze mną? No poniekąd tak, to jest też proces taki naturalny, że to, na czym koncentrujemy uwagę, wzmacnia się. Czyli jeżeli koncentrujemy uwagę na tym, ja chcę, ja pragnę, ja potrzebuję, to zamiast celu to wzmacniam. Chcę, pragnę, potrzebuję. Tak? I... Zgadza się. Dobrze, a teraz drugie słowo, przeciwstawne, którego zaczęłam już używać w swojej pracy też z ludźmi. I ono jest bardzo ciekawe. Wybieram mieć. Jakie masz emocje? Powiedz nawet głośno, wybieram mieć i zobacz, jakie masz emocje z tym. Wybieram mieć. Od razu mi się kojarzy korekta. Wybieram posiadanie. Mm-hmm. Podejrzewam, że to jest to samo, ale wybieram mieć na pewno daje poczucie takiego posiadania czegoś. Czegoś tego, co wybieram. Nie? Już zauważ jedno. Bardzo podobne zwroty. Chcę, a wybieram mieć. Tak. A mimo wszystko inaczej się w ogóle nastrajamy. Inaczej zaczyna nasz mózg pracować, bo wybieram mieć już nas skłania jeszcze do działania. Chcę jest puste. Chcę mi się kojarzy. Wiesz, to jest taki obraz dziecka, które stoi w sklepie, widzi cukierki i mówi: mamo, ja to chcę, chcę, chcę. Mhm. To jest takie dziecko w nas, nie? Głodne świata. Natomiast wybieram mieć już, daję taką odpowiedzialność. Wybieram mieć, więc działam w tą stronę i już coś zaczynam robić, tak? Nawet mózg inaczej się jakby nastraja na to. Mhm. A chcę, wybieram mieć, to też ciągle wybór. Do czego zmierzam, do czego dążę. Czyli reasumując, przedstawianie swoich własnych wyborów w sposób taki świadomy, czyli zamiast chcę, wybieram mieć, daje już jakiś efekt. Na pewno wybieram mieć zmusza nas, zauważ, do tego, żebyśmy się zastanowili, jakie podjąć działania. Chcę to jest taka pustka bez działania, jak dziecko, nie? Chcę, żeby świat mi dał to, dał mi tamto. Natomiast wybieram mieć, to już biorę odpowiedzialność za to, żeby jakby sprowadzić to do swojego życia. Dobrze. Na ile wybory świadome są wyborami właściwymi, a na ile nie są właściwymi? Chodzi mi o to, że dobrze, wydaje mi się, że to, co chcę mieć, wybieram mieć,
jest dla mnie okej, okay, a później okazuje się, że życie weryfikuje, bo otrzymuję to, co chciałem mieć, czy wybrałem mieć, posiadać, że to posiadam i nie jestem szczęśliwy. Dlaczego? Bo nie o to chodziło. No właśnie. Znaczy tutaj jakby w tym pytaniu zawarłeś dwie kwestie. Nie jestem szczęśliwy. Zauważ jedno. Rzeczy, które dostajemy, tak, potrafią nas na chwilę ucieszyć. Im więcej ich mamy, tym jakby mniej się tym już cieszymy. Oczywiście zależy od wielkości, jeszcze od ważności tych rzeczy, bo szczęście jest stanem, który nosimy w sobie. Więc tak naprawdę, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, no to jakaś rzecz spowoduje, że bardziej się cieszymy. Jeżeli jesteśmy nieszczęśliwi, to czy jakaś rzecz może nas uszczęśliwić? Może nam krótką chwilę, ale dalej wrócimy do stanu, w którym byliśmy jakby pierwotnie. Uh-huh. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz wybór, on musi też współgrać z nami, być oparty o nasze wartości, o to, co jest naprawdę ważne dla nas. Bo jeżeli my siebie, i tutaj jest kwestia poznania znowu siebie, bo jeżeli my siebie znamy, wiemy, co tak naprawdę jest główną wartością, mamy takie dwie osiowe główne wartości, które nam towarzyszą w życiu i jeszcze jakieś tam poboczne wartości, które często się zmieniają w kontekście sytuacji, one się zmieniają. Podam przykład może, żeby to zobrazować, bo jeżeli żyjesz, tak, jesteś kawalerem, załóżmy, żyjesz i w pewnym momencie zakładasz rodzinę, no to jakby twoje wartości też się zmieniają, rodzi ci się dziecko. I ważność dziecka, ważność rodziny już jest zupełnie inna niż na przykład wtedy, kiedy byłeś kawalerem. I tu wybór, jakby wybór w zgodzie ze sobą już jest troszeczkę inny, tak? Dlatego, że jeżeli żyjesz sam, no to żyjesz sam dla siebie i jakby ważność i wartość, którą masz w swoim życiu, którą się kierujesz, jest też inna. I w zależności od sytuacji, kontekstu sytuacji, w jakiej się znajdujemy w życiu. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, takie wybory, które są dokonywane przez nas na podstawie tych osiowych wartości, czyli to są dwie takie główne, tak? Każdy z nas ma jakieś takie podstawowe wartości. Musimy je najpierw poznać w sobie, co tak naprawdę było dla nas, było ważne, co jakby te lekcje życiowe pokazują nam, co jest tak naprawdę ważne dla nas. I jeżeli my w zgodzie z tą ważnością, wartością tego, co wyznajemy, wybieramy, to nie sądzę, aczkolwiek zawsze może się zdarzyć, że kiedy uzyskujemy, dokonuje się nasz wybór, jakby materializuje, że mamy na przykład poczucie, że to tak naprawdę nie chodziło o to. Ale to mówię, to musi być w zgodzie z nami, bo tu jeszcze jest jedna kwestia, może zbyt dużo kwestii poruszam, ale to jest jeszcze jedna kwestia, że my często realizujemy też wartości i cele innych ludzi, czyli środowiska, w którym my wzrośliśmy. I jeżeli nie zastanowimy się, nie poznamy siebie, to często realizujemy cele innych i wtedy rzeczywiście też nie jesteśmy szczęśliwi, ale drugie, kosztuje nas to bardzo dużo energii takiej mentalnej do realizowania tego. No właśnie. Wybieram mieć, wybieram świadomie, ale kiedy właśnie, albo od czego zacząć, żeby wiedzieć, co jest naprawdę moim wyborem, a co jest wyborem okolicznościowym, związanym, tak jak mówisz, ze środowiskiem, z wpływem rodziny, rodziców, no i innych takich właśnie wartości. Okej. Jak wybrać siebie? Jak wybrać siebie? Tak. Wybrać siebie to znaczy poznać siebie, posłuchać siebie tak naprawdę samego. Jak to można zrobić? No bo tu jeszcze ta droga odkrywania siebie. Uważam, że tak naprawdę odkrywamy siebie przez całe życie. I jednym z fajniejszych sposobów odkrycia swojego dlaczego, czyli tych jakby to, co jest ważne dla mnie, proponuje Simon Sinek.
swojej pracy. To są proste ćwiczenia, gdzie przechodzimy jakby historię swojego życia, dlatego że, tak jak mówiłam, często wiele rzeczy się powtarza w naszym życiu i na tej podstawie jesteśmy w stanie odkryć nasze dlaczego. Bo dlaczego dotyczy przeszłości, ale jeszcze mamy po co, które dotyczy przyszłości, tak? Po co mamy cokolwiek robić tak naprawdę, po co mamy działać. I zadając też te pytania, można odkryć bardzo dużo tych rzeczy, które są naprawdę nasze. Aczkolwiek skupienie na sobie, tak, obserwacja siebie i jakby takie zadawanie pytań też codziennie, czy rzeczywiście to jest istotne, czy my nie nauczyliśmy się działać w pewnych schematach, tak jak mówiłeś, które narzuciło nam środowisko, w których musieliśmy wzrastać, czyli czy powtarzamy te schematy, czy rzeczywiście robimy to, co jest w zgodzie z nami samymi. I tu wchodzi jakby taka codzienna obserwacja nas samych i takie świadome też zadawanie pytań. Mhm. Okej. Okay. Czyli zadawanie pytania sobie po co daje nam odpowiedź o sens naszych wyborów. Tak, działaj na przyszłość. Po co nam to? Mhm. Bo dlaczego to wynika z naszej historii? To jest odkrywanie siebie w kontekście naszych doświadczeń, naszych wszystkich przeżyć, których my doświadczyliśmy i które są dla nas, wpłynęły na nasze życie, wpłynęły na nas, na to, w jaki sposób myślimy, działamy i to, co jest ważne dla nas. Okej. Okay. To w jaki sposób, albo jak sobie odpowiedzieć na to pytanie, po co? To jest już, że tak powiem, indywidualna sprawa każdego człowieka, tak? Dlatego, że każdy z nas ma po pierwsze inną osobowość, inaczej myśli, inaczej czuje, inne talenty ma, inne możliwości, tak? Właściwie każdy jest jakby innym składnikiem i odpowiedzenie na pytania po co, dla każdego będzie, że tak powiem, ta odpowiedź zupełnie inna. No tak, ale czy są jakieś uwarunkowania, które należy w sytuacji człowieka, który, no, nazwijmy wprost, jest zakręcony, nie wie, o co chodzi, ciągle jest niezadowolony, nieszczęśliwy, narzekający i tak dalej. Jak właściwie powinien podejść do tego, do tej wartości? Po co? Po co mam, po co wybieram mieć? Po co? No właśnie, do sensu. Wiesz co, znowuż trochę podzielę twoje pytanie, bo zauważ jedno, jeżeli ktoś jest ciągle taki niezadowolony, narzekający i tak dalej, to ja zauważyłam, że to też jest jakby strategia działania, której się wyuczyliśmy. Sposób reagowania na siebie, na świat i to jest włączone. Jeżeli ktoś w tym tkwi, komuś jest z tym dobrze, nie chce tego zmieniać, no to okej, bo widocznie ma tego doświadczyć, ma w tym być i to jest jak najbardziej okej. I tutaj pytanie, po co ma to zmieniać? Właściwie nie ma sensu, natomiast jeżeli ktoś nawet utknął na chwilę w takim schemacie, tak, działania, takiej strategii, że wydaje mu się życie szare, ciężkie, beznadziejne, to może sobie odpowiedzieć na pytanie, po co w ogóle ma to zmieniać na początek? Po co w ogóle ma zacząć drogę w zupełnie innym kierunku? I tu nie chodzi tak naprawdę, zauważ jedno, o zmianę nas, tylko zmianę postrzegania i nabycia innych strategii jeszcze w ogóle działania, reakcji. Bo wybieram mieć też jest jakby poszerzeniem naszych umiejętności reagowania, zachowania się w świecie. Poszerzeniem. Nie wykluczamy tego już, co umiemy, dlatego że mózg się nie oducza tego, co umie, natomiast może zawsze inaczej wybrać. No właśnie, zadając sobie pytanie, po co, o sensowność tych wyborów, większość ludzi właściwie jest zadowolona z tego, nazwijmy to oczywiście w cudzysłowie, z tego, co ma, czyli najważniejszym wyborem to tak, żeby mieć dobrą pracę,
dobrą, to znaczy dużo zarabiać, tak? Tak. Drugie, żeby mieć spokój, przyjść do domu, odpocząć, włączyć kapcie na nóżki, otworzyć piwo, popatrzeć w telewizor, wieczorem wiadomo. I to jest cały sens, więc po co wybierać coś większego, coś bardziej wartościowego, czy coś innego, co wykracza poza te standardy, skoro i tak uważam, że na przykład ja nie mam na to wpływu. Okej. Oddanie wpływu, jeżeli chodzi o swoje życie, oddanie czynnikom zewnętrznym, to też jest wybór, nie? Ale wracając do tego schematu, który przedstawiłeś, ludzie, którzy najczęściej pracują w pracy, która ich nie kręci w żaden sposób, nie daje frajdy, przyjemności, spełnienia, a dużo zarabiają. Znaczy nie tylko ci, co dużo zarabiają, ale często się to kończy wypaleniem zawodowym. Zauważ. Ten temat wypalenia zawodowego przed jeszcze całą tą pandemią był bardzo mocno podkreślany, dlatego że coraz więcej jakby przypadków ludzi na rynku widać. Jeżeli ktoś żyje w tym schemacie, tak jak mówiłeś, do domu, kapcie, telewizor i ma taki swój ustalony schemat, nie sądzę, żeby tak naprawdę był szczęśliwy. Może być zadowolony ze swojego życia, ale nie sądzę, żeby był szczęśliwy, dlatego że my jesteśmy generalnie istotami, które są ciekawe świata. I z jednej strony boimy się zmian, a z drugiej strony chcemy zmian. I kiedy my boimy się zmian i wchodzimy w ten schemat, w którym jest tak naprawdę nam wygodnie i przede wszystkim bezpiecznie, to nie znaczy wcale, że wybieramy coś, co jest dla nas jakby najlepszym, największym szczęściem, tak? No właśnie, czyli jak wybierać szczęście? Jak wybrać działanie, które spowoduje, że to zadowolenie, które mam dzisiaj, zaowocuje poprzez mój wybór, że będę szczęśliwy jutro? Okej. Jest parę dróg dojścia do szczęścia. Być może jest niezliczona ilość, ja ich nie znam. Ale taką podstawową drogą na pewno jest poznanie siebie, na pewno jest wyciszenie tych emocji, które my nosimy bardzo, bardzo długo w sobie. Bo tak jak rozmawialiśmy już kiedyś, my mamy informacje naszych rodziców, naszych dziadków, powtarzamy te schematy, które często były bolesne w rodzinie, bo każdy ma jakąś historię bolesną swojej rodziny i ona wpływa na kształt życia i rodziny i w ogóle właściwie w każdej sferze ona się ujawnia. I my to przenosimy, to żyje ciągle ta informacja w nas. Jedną z najlepszych dróg jest medytacja, czyli wyciszenie, jakby taki, ja to nazywam prysznicem wewnętrznym, żeby można było wyciszyć te emocje, jakby wygasić je. Bo tak jak mówiłam, mózg czego się nauczy, tego się nie oducza. Natomiast my nie musimy ciągle reagować tak samo. I wiele badań też pokazuje, że jesteśmy w stanie medytując zmienić nasze nastawienie, zmienić nasz stan emocjonalny. I zauważ jedno, jeżeli my zmieniamy i nastawienie, i stan emocjonalny, to w tym momencie my też podejmujemy inne decyzje i mamy też inne reakcje. I to jakby dzieje się taką podświadomą, bardzo naturalną drogą. Bo świadome decyzje to jest troszeczkę inaczej, tak? Świadomie działam w jakimś kierunku i reaguję, przynajmniej staram się, na początku uczę się reagować inaczej. Tylko że tutaj też potrzebujemy sporo energii mentalnej do tego, wydatkować na to energię mentalną, bo zauważ, my mamy tendencję do tego, żeby upraszczać wszystko, skracać, iść utartą drogą. I to nie wynika z naszego lenistwa. Absolutnie. Tylko wynika z tego, że my mamy pewien zasób energii, którym musimy dysponować cały dzień. W związku z tym nasz umysł, nasz mózg, tam gdzie może, to upraszcza wszystko, czyli idzie drogą, która jest najbardziej znana, tak? Bo to nie wymaga od nas nakładów, energii, jakiejś specjalnej uwagi. I
to jakby jest naturalne i biologiczne u nas. No bo nie wiesz, kiedy zaatakuje cię ten przysłowiowy zwierz i będziesz musiał wydatkować o wiele więcej energii. I dlatego tak łatwo nam iść tymi utartymi schematami. Ale tak jak mówiłam, te utarte schematy nie przynoszą nam szczęścia. I kiedy my bierzemy pod uwagę, żeby jednak coś zmienić, wybrać coś innego, że tak powiem, tą drogą logiczną, to wymaga od nas o wiele większych nakładów energii już. Natomiast medytacja powoduje, że to się wycisza, wiele emocji się wycisza, jakby stajemy się bardziej, słyszymy siebie, a stajemy się mniej reaktywni na świat, na wszystkie bodźce. Czyli bardziej idziemy w zgodzie sami ze sobą wtedy. Dobrze. To są wybory już na jakby zaawansowanym czy głębszym etapie rozwoju świadomości. Ale takie, wróćmy na chwilę do wyborów codziennych. Takich przyziemnych, związanych z rzeczywistością tu i teraz, którą każdy z nas żyje. Kiedy jest lepiej dokonywać wyborów? Pod wpływem emocji, zadowolenia, radości, satysfakcji, czy pod wpływem nieemocjonalnym, czyli chłodnym, kalkulującym, logicznym? Kiedy ciągle i tak masz emocje. Ciągle i tak to są silniejsze albo słabsze emocje, ale ciągle są emocje. Ale z drugiej strony zauważ jedno, jeżeli jesteś szczęśliwy, zadowolony, to po co coś zmieniać? Nawet nie ma motywacji, nie? Do zmiany. Tak, dokładnie. Natomiast tak jak ja zaobserwowałam przez lata pracy, ludzie, którzy są zmęczeni już swoim życiem, kiedy się dobrze nie czują już w powtarzaniu tych samych schematów, tych samych działań i uzyskiwaniu tych samych efektów, to jest taki bodziec do tego, żeby zastanowić się najpierw nad tym, co w ogóle, czego doświadczamy w życiu. I przychodzi wtedy ta chęć zmiany. Jak masz chęć zmiany, no to dopiero zaczynasz dokonywać innych wyborów. Musi być najpierw ta wewnętrzna potrzeba, to nazwijmy. Czyli jeżeli w danej chwili z tytułu okoliczności jestem zadowolony, szczęśliwy i ogarnęła mnie radość, bo coś się wydarzyło i żeby to coś podtrzymać, czy żeby konsekwencje tego wydarzenia, tej radości trwały na dłużej, to mogę wtedy wybierać pod wpływem tych emocji, tak? Tylko zauważ jedno, każdy z nas też inaczej przeżywa pewne rzeczy, nie? No i tak. Niektórzy mają tą drogę radości, zadowolenia dłuższą, jakby dłuższy czas to istnieje, a czasami jest to krótki czas. I tak jak mówiłam, to szczęście, zadowolenie jesteśmy w stanie jedynie budować sami wewnętrznie. Z działań zewnętrznych jesteśmy w stanie być zadowoleni, tak? Tam działa dopamina, serotonina. Oczywiście nasz organizm wytwarza te hormony pod wpływem informacji, które mamy z zewnątrz. Natomiast to poczucie takiego szczęścia wewnętrznego, takiego spokoju, to daje medytacja, poznanie siebie. Ta pełna akceptacja siebie samego. Bo jeżeli ty jesteś niezadowolony z siebie, no to i tak podejmiesz decyzje takie, które jakby spowodują, że będziesz jeszcze miał tą pożywkę do tego, żeby być niezadowolonym z siebie. No tak. Wspomniałaś przed chwilą o jednej z fajniejszych dróg pracy nad sobą, czyli o medytacji, o wyciszaniu siebie, żeby oczyścić w jakiś sposób uwarunkowania związane między innymi z wyborami. Jakie jeszcze, jak, albo inaczej, jak wybrać, jakich wyborów dokonać, jak podejść do wyboru, że koncentrujemy się na osobach niezadowolonych i nieszczęśliwych, które chcą coś w życiu zmienić, wiedzą, że istnieją jakieś drogi, możliwości i jedną z tych dróg jest na przykład medytacja. Tak. I jak wybrać, żeby siebie przekonać, czy podejść do tej drogi, że no muszę się zmusić, bo i tak dalej, bo wiem, że jest jakiś efekt. Jak te wybory ukształtować
żeby one były konsekwencje, żeby były jak najmniej uciążliwe i jak najprzyjemniejsze dla nas. Okej. Ja może powiem na swoim przykładzie, jak ja zaczęłam medytować, bo rzeczywiście podchodziłam do tego bardzo długi czas. I kiedy siadałam, to też przez dosyć dłuższy czas miałam nie, już 5 minut medytuję, wystarczy. No właśnie. Ale to mnie skłoniło, to mnie cały czas męczyło, bo czytałam, widziałam badania, tak, na temat tego, jak się mózg zachowuje, jak się ludzie czują, co się dzieje. W związku z tym cały czas, mając gdzieś to z tyłu głowy, szukałam swojej drogi, swojej własnej, bo tutaj każdy musi znaleźć swoją drogę, jak siebie przekonać i jak podejść w ogóle do tematu medytacji. I ja szukałam takich prowadzonych medytacji, które na początku pozwolą mi w ogóle przełamać to, wejść w ten świat, dlatego że tak jak mówiłam, po 5 minutach wydawało mi się to już wiecznością, a mój mózg po prostu i moje ciało szalały, że już wystarczy, przecież w tym czasie mogę tyle fajnych rzeczy zrobić, a nie siedzieć. I obserwuję, właściwie nie myślę, tylko obserwuję, że u każdego to jest po pierwsze inna motywacja, co innego motywuje danego człowieka do tego, żeby rzeczywiście usiąść, w ogóle rozpocząć jakąkolwiek zmianę, czy dokonać innego wyboru. A dwa, każdy z nas ma jakby swoją własną drogę wprowadzania nawyków. I wprowadzanie nowego nawyku w życiu też wiąże się z nagrodą, a nasz mózg jest taki, że od razu chce nagrodę. On nie chce czekać na przykład, nie wiem, te 2-3 tygodnie, tak, żeby nasza chemia mózgu się zmieniła, żeby wszystko to, te emocje, którymi żyliśmy, jakby zaczęły odpływać. On nie chce, on chce tu i teraz. I można na początku, przynajmniej robiąc te pierwsze kroki, żeby utrzymać, wprowadzić ten nawyk głęboko tak, żeby on już był takim nawykiem łatwym już dla nas, można zaczynać od krótkich medytacji i dawać sobie nagrody. Pokazywać sobie podświadomości, widzisz, warto było. Nie mówię tutaj o czekoladzie, nie? A o jakich nagrodach mówisz? I tu znowuż, każdy indywidualnie ma, że tak powiem, jakąś swoją własną drogę nagród, tak? No dobrze, ale jeżeli przykładowo klient, który korzysta z określonej drogi, przychodzi do ciebie i mówisz, zrób tak, wynagradzaj siebie i tak dalej, no to ktoś na logikę sobie przeanalizuje, super, czyli co mogę dla siebie zrobić, jak mogę wziąć nagrodę? Przede wszystkim ja uważam, że nagrodą dla naszej podświadomości jest naprawdę szczere docenienie siebie samego. A zauważ, jak my rzadko tak szczerze doceniamy, i tutaj nie mówię o jakimś tam przecenianiu siebie i chwaleniu na wyrost, ale tak naprawdę takim wewnętrznym poczuciu tego, że zrobiliśmy coś fajnie, że zrobiliśmy coś dla siebie ważnego. Takie docenienie tak naprawdę siebie samego. To może być połączone, nie wiem, z tym, co lubimy robić, tak? Czyli, nie wiem, możemy się położyć. Nie, to taki banalny bardzo przykład, tak? Nie wiem, iść na spacer, pobyć jeszcze z tym, tak? Dać sobie też ten czas i przede wszystkim docenić samego siebie tutaj. Albo zrobić coś, co naprawdę sprawia nam przyjemność, tak? No dobrze, ale jeżeli jesteśmy wychowani w kulturze takiego głębokiego przekonania religijnego, związanego z poczuciem winy, wiadomo, idziemy raz w niedzielę do kościoła, bijemy się w piersi, moja wina i tak dalej. Jak ja mogę sobie pozwolić na coś przyjemnego? Przecież to jest egoizm. Już to dotknąłeś tematu bardzo, bardzo, że tak powiem, ważnego, poczucie winy. Ja też byłam wychowana w kulturze pod tytułem moja wina i w pewnym momencie byłam kłębkiem win, że cokolwiek zrobiłam, tak? Tylko zauważ jedno, jeżeli my mamy w sobie moc ogromną, jeżeli my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga,
To gdzie tutaj jest wina tak naprawdę? W tym wszystkim, co się dzieje? My przychodzimy na ten świat doświadczać i każde wydarzenie, które się dzieje, jest po prostu doświadczeniem. I jeżeli żyjemy jak we śnie nieświadomie, powtarzamy te doświadczenia. A w pewnym momencie wiele osób się budzi, bo jest gotowych już przestać je doświadczać i chce je jakby zakończyć. Poczucie winy akurat jest tak naprawdę drogą przeciwko nam, dlatego że pozwala światu i innym ludziom manipulować nami, żebyśmy my naginali się i robili to, często czego naprawdę nie chcemy, bo mamy tak duże poczucie winy, że zmusza nas to do pewnych działań, do pewnych reakcji. I uważam, że zrobienie czegoś dobrego dla siebie nie jest egoizmem. Dlatego, że zauważ jedno, jeżeli my robimy coś dla siebie dobrego, jeżeli siebie dobrze traktujemy, lubimy siebie, tak samo oddziałujemy na ten świat. Natomiast jeżeli ktoś jest pełen poczucia winy, czuje się sam źle ze sobą, to najczęściej jest tak, że przenosi to na świat zewnętrzny i jeżeli my pochłaniamy poczucie winy, że tak powiem, przyjmujemy z zewnątrz, to najczęściej jest to strategia, którą też stosujemy oczywiście nieświadomie na zewnątrz. Więc gdzie to jest egoizm? Myślę, że poczucie winy jest na tyle ważnym tematem, że spróbujemy sobie je przeanalizować na innym spotkaniu, ale teraz wróćmy do kwestii naszych wyborów. Kiedy wybory małe czy wielkie są ważne, a kiedy nie są ważne i jak to odróżnić? Wspomniałaś o jednej z wielu możliwości, fantastycznych zresztą, jaką jest medytacja, żeby się wyciszyć i bardziej siebie zrozumieć. Ale tak w życiu potocznym, takim codziennym, i ktoś już się bardziej rozwija, ktoś mniej, ktoś w ogóle. Jak zwrócić uwagę na nasze wybory, że pewne nasze działania w ogóle są wyborami, a kiedy one zaczynają być świadomie ważne? Wiesz co, tak jak mówiliśmy, ważność dla każdego jest inna, ale podam przykład, tak? Jeżeli czujesz, że twoje ciało nie jest w najlepszej formie, nie masz energii, nie czujesz się wcale fizycznie dobrze, to takim podstawowym wyborem może być świadomym, które wcale nie jest jakimś trudnym wyborem, dużą zmianą, tak? Na przykład wybranie rano, żeby zjeść coś lżejszego, coś zdrowszego. Czy wybranie tego, żeby iść na spacer. Prosty spacer. Czy poćwiczyć, czy pobiegać, czy cokolwiek. To są takie drobne, codzienne wybory, które mogą się złożyć na to, że zupełnie inaczej zacznie się też toczyć nasze życie. I one nie wymagają od nas tak naprawdę dużego poświęcenia, dużego zaangażowania, ale jeżeli, zauważ, powtarzamy codziennie jakieś doświadczenie, załóżmy, że jemy codziennie chleb ze smalcem i kiełbasę na śniadanie, nasz organizm w końcu nie będzie miał ani witamin, ani odpowiednich minerałów, bo takie śniadanie nie zapewni nam ani energii, ani tych składników odżywczych, które potrzebuje nasz organizm, tak? Ale jeżeli zmienimy tą kiełbasę na sałatę pomidora, zobacz, to jest niewielka zmiana, która nie wymaga od nas jakiegoś specjalnie dużego działania. Ale w konsekwencji powtarzania tego codziennie, za jakiś czas już będziemy mieli zupełnie inne efekty. I tak jak wspomniałeś, są te wybory takie małe, codzienne, które możemy łatwo tak naprawdę zmodyfikować, tylko wystarczy stanąć i zastanowić się, czy na przykład dane pożywienie nam służy, czy nie. Czy siedzenie przed telewizorem nam służy, czy nie. Czy sprawia nam to przyjemność, czy sprawia nam to frajdę, czy powoduje, że jesteśmy szczęśliwsi, tak, poniekąd. Jest wiele takich właśnie drobnych rzeczy, które nad którymi tak naprawdę nie musimy specjalnie długo myśleć i łatwo nam jest je wprowadzić. I są te wybory takie bardzo mocne, tak? Tak jak zmiana pracy, nie wiem, rozpoczęcie własnej działalności, zakończenie związku albo zmienienie związku wewnętrznie, czy też jakieś duże cele, które czujemy, pragniemy osiągnąć i które wymagają od nas podjęcia już zupełnie innych działań, dokonania innych wyborów. I to jest całe spektrum, bo
Nie oszukujmy się, ale my cały czas wybieramy. Nieświadomie albo świadomie przyglądamy się naszym wyborom i zastanawiamy się, które nam służą i czy służą do prowadzenia nas do tego, do czego pragniemy dojść, czy nas od tego jakby oddalają. Okej. Okay. Staram się nadążać i rozumieć, ale staram się też postawić w sytuacji, ciągle wracam do osoby, która no, nie, niczym szczególnym nie wyróżnia się w życiu i nie przekracza pewnych standardów ogólnie takich przyjętych. W jaki sposób zwrócić na siebie uwagę, żeby być świadomym, że stan, w którym jestem, jest konsekwencją moich wcześniejszych wyborów, świadomych bądź nie, i w jaki sposób postawić siebie przed zmianą korzystną na tyle, że kocham, lubię i szanuję siebie i nie czuć się z tego powodu źle, a czuć się dobrze. Wiesz co, ktoś, kto kocha, szanuje siebie, to się czuje właśnie dobrze ze sobą. Aczkolwiek, znaczy może troszeczkę zboczę z tematu, bo generalnie większości nas nie uczono w dzieciństwie kochać i szanować siebie. Albo raczej wpajano nam przeciwnie, że ta miłość do siebie to jest ten egoizm, tak jak parokrotnie powtórzyłeś to, że to może być egoizm. Tylko tak, jeżeli w nas czegoś nie ma, to tego nie znajdziemy w świecie zewnętrznym. Jeżeli my mamy poczucie braku, to jakby świat, nasz mózg już skanuje rzeczywistość w poszukiwaniu tego braku i my napotykamy takie sytuacje. I jeżeli ja żyję w jakichś schematach, znaczy tak, każdy z nas żyje w swoich własnych schematach, czy ktoś to ogląda telewizję, czy ktoś to idzie biegać. I to są schematy, i to są pewne schematy działania. Ale jeżeli ktoś już doszedł do momentu, kiedy stwierdził, że czuje, że to życie nie jest życiem spełnionym, tak? Że nie wykorzystuje tak naprawdę swoich mocy, swoich talentów, tego, co drzemie w nim, a cmentarze są usiane ludźmi, którzy mieli wielkie marzenia i nigdy nic z tym nie zrobili, bo nie dokonali innych wyborów. Trzeba przede wszystkim stanąć w takim momencie, jeżeli czujemy właśnie tą pustkę, ten brak spełnienia, to poczucie, że nie wykorzystujemy tego wszystkiego, co mamy w sobie, a każdy człowiek ma jakiś talent, ma jakieś umiejętności, to niepowtarzalne. I jeżeli my tego nie wykorzystujemy, to tak naprawdę nie możemy czuć się spełnieni. Jeżeli my powtarzamy schematy, których się wyuczyliśmy, tak naprawdę przyjęliśmy je jako norma z zewnątrz, to nie jesteśmy w stanie wykorzystywać swoich talentów, swoich darów. I w tym momencie na pewno nie będziemy mieli spełnionego życia. Możemy czuć się komfortowo w tym życiu, bezpiecznie, ale to będzie dalekie od spełnienia. I tutaj warto zadać sobie pytanie, na ile my spełniamy się w życiu, na ile my rzeczywiście realizujemy to, co jest w nas. Bez zadawania sobie pytania, w jaki sposób to robić, bo zauważ jedno, że jeżeli mamy, do czegoś nas ciągnie, coś byśmy bardzo chcieli robić, jesteśmy przekonani, wybieramy to mieć, nie chcemy, tylko znowu wybieramy to mieć, to najczęściej jest tak, że dziwnym trafem życie otwiera nam pewne drzwi. Pojawiają się pewnie ludzie na naszej drodze, jeżeli wybieramy, nie jeżeli chcemy. I jeżeli my uświadomimy sobie, że nie żyjemy w zgodzie ze sobą, z tym właśnie, kim jesteśmy, czyli nasze talenty, jeszcze raz powrócę, wiem, ciągle to mielę, ale że mamy te talenty, te umiejętności, to wszystko, z czym przyszliśmy już na ten świat, nie żyjemy w zgodzie z tym, to nie możemy być szczęśliwi i spełnieni. I to nie jest teoria. Wspomniałaś o tym, powiedziałaś, że cmentarze są pełne ludzi, którzy mieli wielkie marzenia, ale nie dokonali żadnych wyborów w swoim życiu, które by te marzenia zrealizowały, czy przyczyniły się do ich realizacji. Jak zatem wybrać
że spełniam swoje marzenia. Czym to jest uwarunkowane? Jak wybrać, czym to jest uwarunkowane? Przede wszystkim trzeba zadać sobie to pierwsze podstawowe pytanie. Czy moje życie powoduje to, że realizuję siebie, że realizuję swój ten potencjał, czyli swoje umiejętności, swoje talenty, czy czuję, że spełniam się w życiu, tak? Bo to jest podstawowe pytanie. A jak ustalić priorytety? Co jest najważniejsze? A priorytety ustalamy według tego, co jest dla nas najważniejsze. A uważam, że zawsze na pierwszym miejscu powinniśmy być my, dlatego że z pustego nie nalejesz. Jeżeli chcesz ofiarować miłość, tak, drugiej osobie, swoim dzieciom, jeżeli chcesz dać im uwagę, nauczyć ich czegoś dobrego, czegoś fajnego, dać im, to najpierw to musi być w tobie. I to nie jest egoizm. Z drugiej strony wyobraź sobie taka wizja. Wychodzisz na ulicę, a tam wszyscy ludzie są uśmiechnięci. I nie wiem, idziesz do sklepu, zapomniałeś portfela, a pani mówi, dobrze, pani przyniesie pieniądze później, niech pan idzie, akurat jesteś głodny, załóżmy, niech pan idzie do domu, przyniesie mi pan pieniądze później. I ona wie, że ty nie uciekniesz z tym, tak? I każdy człowiek jest szczęśliwy, jeżeli cokolwiek potrzebujesz, wystarczy, że poprosisz o to, tak? Bo wszyscy ludzie żyją w poczuciu, że tak powiem, pełni zadowolenia i szczęścia. I ten świat, zauważ jedno, zupełnie inaczej wygląda. Nie trzeba już walczyć wtedy. Trochę to brzmi jak utopia w naszej polskiej rzeczywistości, gdzie wiadomo... Chyba na całym świecie, wiesz. Utopia, ale zauważ jedno, szczęśliwy człowiek wnosi szczęście do świata. Szczęśliwy, zadowolony, spełniony człowiek będzie tym emanował, będzie tak działał, będzie to przynosił na innych ludzi. No więc właśnie, jak w takim układzie odróżnić, kiedy moje dążenie do szczęścia, do samozadowolenia, do urzeczywistnienia swoich marzeń nie przekracza tej granicy racjonalności, tego, żebym na przykład nie zaczął być odbierany, albo rzeczywiście, żebym nie zaczął być jakimś fanatykiem, jakimś odlotowcem. Czy jest jakaś granica i na co zwrócić uwagę, żeby jej nie przekroczyć? Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, czy jest jakaś granica, bo tutaj jakby, wiesz co, trochę wprowadziłeś podział, zauważyłeś, że jest jakaś granica i ja jej nie widzę. Dlatego mi trudno o niej mówić, bo jeżeli byśmy mnichów buddyjskich na przykład nazwali fanatykami, odlotowcami, tak, którzy medytują prawie całymi dniami. Oczywiście oni też pracują, tak, ale są klasztory, gdzie się pewnie medytuje cały dzień. To byśmy mogli powiedzieć, że są fanatykami, ale zauważ jedno, oni się spełniają w tym życiu i oni wnoszą też dużo dobrego w świat. Więc teraz pytanie raczej trzeba sobie postawić, czy coś, co robimy, służy nam i innym, czy to nie służy. Ja myślę, że tutaj jest jakby taka jedyna granica, tak? No dobrze, ale być może nie do końca się jasno wyraziłem, bo o co mi chodzi? O to, że zaczynam pracę nad sobą, zaczynam pracę nad samozadowoleniem, osiąganiem swoich marzeń i rzucam to, co uważam, że jest mi niepotrzebne, czyli przykładowo pracę, wszystkie racjonalne swoje uwarunkowania, którymi żyję na co dzień. Poświęcam się tylko medytacji i bo wiem, mam założone, że przez medytację, przez rozwój ja będę szczęśliwy, spełnią się moje marzenia, a na ziemi nie muszę robić nic, że wszystko mi się ofiaruje. Nie. No, ktoś mnie odbiera. Fanatyk, odlotowiec, coś mu na głowę się stało. Znaczy wiesz, jeżeli ktoś świadomie podejmie decyzję, że ma zamiar się zamknąć i medytować, no to, że tak powiem, konsekwencje idą za tym, że jest zamknięty, nie wiem, w jakiejś tam pomieszczeniu, tak, medytuje, nie wiem, ponieważ mamy ciało, musimy mieć jeszcze pokarm, tak, dla tego ciała jakieś odzienie. Jeżeli sobie załóżmy w jakiś sposób załatwi, że ktoś mu będzie to dostarczał, okej. Okay. Ale z drugiej strony my żyjemy w świecie materialnym mocno, tak? Więc jeżeli będziesz siedział na kanapie i medytował, to nic się nie zadzieje oprócz tego, że być może że osiągniesz oświecenie w końcu. Natomiast
to musi być połączone bardzo silnie z działaniem właśnie w świecie materialnym, tak? W jaki sposób połączone? Bardzo prosto. Masz czas na medytację, masz czas dla siebie, na swój rozwój i wcale tego czasu nie potrzeba dnia, tak? Wystarczy 20 minut dziennie do pół godziny, a resztę tego czasu jakby normalnie funkcjonujesz w świecie, tak? Bo zauważ jeszcze jedno, jeżeli mówisz, że wybieram mieć, za tym już stoi działanie. Bo wybieram mieć i nie jest chcę. Usiądę na kanapie i będę sobie myślał chcę. I wizualizował, że to mam. Wybieram mieć, to już jest nastawienie swojego umysłu i siebie na to, żeby działać w świecie zewnętrznym. Tylko też zauważ jedno, wybieram mieć dopuszcza to, że to masz. Nie, że to jest nieosiągalne, może być chcę, ale może być to nieosiągalne, a wybieram mieć, to jest już początek drogi działania. Czyli jakby wchodzę w przestrzeń różnych wariantów, które już istnieją wokół mojego życia i ja wybieram mieć, czyli to, o czym marzę, to, co jest moim celem, co jest moim urzeczywistnieniem, ja to tu i teraz wybieram. Tak. Mimo pewnych konsekwencji z mojej przeszłości, które nie ukazują, że ja to już mam. Ale samo podjęcie tego wyboru. Wybieram mieć ten na przykład wariant. No bo zauważ, dlatego wiesz co, na początku poprosiłam ciebie, żebyś zobaczył różnicę i tutaj jakby przedstawił tą różnicę między chcę, a wybieram mieć. W jakim innym stanie emocjonalnym jesteśmy, bo my dokonujemy wyborów na podstawie emocji głównie. Tak? I żeby ukierunkować nasze emocje, nasze działanie, nasze myśli, warto pokazać drogę, tak? Która wiedzie właśnie do tego celu, co pragniemy. I rzeczywiście wybieram mieć, czyli masz ekspres do kawy. Tak. Zgadza się? Wiesz, że go masz. I nie musisz tak naprawdę, nie wiem, wyjść na ulicę, zarobić na niego. Już nie ma tej drogi, tylko czujesz, że go masz. Musisz o niego dbać, żeby on w ogóle działał, tak? No wiadomo. Tak, a jeżeli bym ci powiedziała, że tak samo, gdybyś sobie wymyślił, że chcesz kupić najnowszą jakąś Toyotę, tak? Załóżmy. Ale jeszcze jej nie masz fizycznie pod domem. Nie? Ona już jest, bo fabryki ją cały czas produkują. Czyli fizycznie istnieje. I teraz mówisz sobie tak, dobrze, wybieram mieć ten samochód, załóżmy, że sobie określasz jakiś konkretny czas, czyli wyznaczasz sobie cel, kiedy ją osiągniesz, tak? Załóż jedno, że kiedy mówisz, wybieram mieć, już podejmujesz jakąś decyzję. I być może zaczniesz przeglądać w internecie, tak jak wyglądają te Toyoty. Na pewno dowiesz się, ile kosztują, używane, nowiutkie z salonu i tak dalej. Już zaczniesz jakby wokół tego chodzić, ale masz przekonanie to, że jeszcze nie wiesz, w jaki sposób na początku będziesz miał ten samochód. Ale wiesz, że on jest jak ten ekspres do kawy, tak? Bo ten ekspres też najpierw musiałeś podjąć decyzję, że go kupisz. On sam się nie zmaterializował, kiedy siedziałeś na krześle i myślałeś, że fajnie by było napić się dobrej kawy. No, bardzo fajne działanie, aczkolwiek jeżeli zaczynam w tym kierunku działać i tak jak mówiłaś, przeglądam, dowiaduję się, ile kosztuje i w tym momencie następuje uderzenie obuchem młotka w głowę, że chłopie, jak, skoro to tyle kosztuje? I zauważ jedno, tu się wychodzą na zewnątrz nasze przekonania, tak, że nie jesteśmy w stanie takiej kwoty, nazwijmy to, wygenerować. Na te przekonania znowu składają się różne przekonania. Nie zasługuję, nie potrafię, nie mogę, nie dam rady. Teraz nie wymyślę jeszcze innych, ale to jest cały worek przekonań, który pokazuje nam, a nasze przekonania rządzą naszym życiem. To już też mówiliśmy w naszych rozmowach. I teraz warto, kiedy wychodzą one na zewnątrz, się przyjrzeć im. Bo to nasze przekonania
powodują, że albo coś mamy w życiu, albo nie. I warto zadać sobie pytanie, ok, dlaczego uważam, że taka kwota jest dla mnie nieosiągalna, jeżeli jest miliony ludzi na świecie, dla których to nie stanowi, ta kwota nie stanowi problemu. Ale generalnie też się sprawa rozbija o pewne możliwości, bo mam pracę, mam zobowiązania i mam swoje przyjemności i są to jakieś pule określonych możliwości. I tak, do tej pory, w które wierzyłeś, o których byłeś przekonany. O których byłeś przekonany po prostu, bo my żyjemy w obrębie naszych przekonań. Jeżeli jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie tylko do tej granicy zarobić, no to zarobimy tylko do tej granicy, tak? Jeżeli jesteśmy przekonani na przykład, że nie zasługujemy na coś, to poczucie takie, które najczęściej też wynosimy z dzieciństwa, tak? No, jesteś niegrzeczny, nie zasługujesz i tak dalej, więc staramy się jakby być najlepsi po to, żeby na coś zasłużyć, a to jest bullshit. Bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest takie wewnętrzne przekonanie. Okej, zobacz jedno, świat jest biedny czy obfity? Zdecydowanie obfity. Mamy wszystko, tak? Jak gdzieś czytałam, już nie pamiętam gdzie, ale czytałam, że ktoś wyliczył, że jest tyle dóbr na świecie, że praktycznie każdy człowiek na świecie, gdyby je rozparcelować, mógł żyć w właściwym małym pałacu, w bardzo dużym domu. Więc zobacz, ile jest obfitości na świecie. I teraz pytanie, czy my jesteśmy gotowi podzielić się, znaczy sięgnąć po tą obfitość, tak? Czy też uważamy, że świat jest tak biedny, tak ograniczony? Może nie jesteśmy w stanie wygenerować tej kwoty na tą Toyotę, tak? Odwieczna tajemnica ludzkości i społeczeństwa, że mamy swoje przekonania, dokonujemy swoich wyborów i te wybory mają swoje konsekwencje, tak. Że pewnych możliwości na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Bardzo ładnie udowodniłaś, że wynika to z przekonania. Tak. Tak, bo takie mamy przekonania, taką mamy pracę, a pracę mamy taką, bo takie mamy przekonanie o swoich możliwościach. Bo oczywiście świat i wszechświat nie ma granic zamkniętych pod względem obfitości, zasobności. Możemy wszystko tu i teraz. Tak. Fantastycznie, żeby dokonywać tych wyborów, które rzeczywiście są dla nas sensowne. Sensowne są one w bardzo indywidualny sposób, o czym pięknie powiedziałaś. Co jeszcze byś dodała jako taką przysłowiową kropkę nad i dla osób, które chcą zacząć wybierać w swoim życiu, że skoro nie ma możliwości, skoro nie ma ograniczeń w możliwościach świata, w którym żyjemy, jak zacząć wybierać taką kropkę nad i? Znaczy, wiesz co, ja bym chciała tylko jeszcze nawrócić do ograniczeń, bo my mamy pewne ograniczenia, chociażby wynikające z tego, że mamy ciało, które podlega ograniczeniom. Tak. Żeby to nie zabrzmiało tak, że nie ma żadnych ograniczeń, dlatego że nasze ciało już w pewnym sensie nas ogranicza. Nie znam przypadku kogoś, kto wierzył, że może latać i latał rzeczywiście. Nie widziałam takiej osoby, więc zakładam, że na dzień dzisiejszy z naszym poziomem świadomości nie możemy latać, oczywiście tak sami, pomijając samoloty. Więc są pewne ograniczenia. Taką kropkę nad i z wyborami. Myślę, że pierwszym, najważniejszym krokiem to jest w ogóle zastanowienie się, jakich my wyborów do tej pory w życiu dokonaliśmy. Czy rzeczywiście one dalej nam służą? Czy to są najlepsze wybory? I czy one prowadzą nas do tego, czego my pragniemy? Bo świat jest tak naprawdę ciągle pełen niezadowolonych, sfrustrowanych ludzi. Aczkolwiek coraz więcej ludzi już zaczyna żyć świadomie, bardzo dużo ludzi zaczyna dokonywać innych wyborów, zaczyna inaczej już kształtować swoje życie, bo my tak naprawdę jesteśmy nieograniczoną świadomością. I teraz pytanie, czy zostaniemy w swoim pudełku, jeżeli jest nam dobrze, jeżeli czujemy, że to jest nasze życie i to jest to miejsce, w którym chcemy być,
To jak najbardziej. Nie ruszajmy się z tego pudełka. Ale jeżeli ono już jest za ciasne, bo i tak my się, tak czy tak my się rozwijamy, wzrastamy, tak? I nie musimy specjalnie jakoś tam pracować nad sobą, czy duchowo, czy mentalnie. Warto zastanowić się, czy te wybory, których dokonujemy my tutaj na co dzień, czy one rzeczywiście nam służą do tego, żebyśmy byli szczęśliwsi, bardziej zadowoleni, spełnieni. Ja myślę, że to jest takie clue tej rozmowy. Na te pytania, jeżeli Państwo chcecie poznać odpowiedź, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Sylwia Wodzień, moim Państwa gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję również.